Okej, umiesz być dla siebie wyrozumiała, zamiast krytyka wewnętrznego sobie, nie? Ma to jakieś przełożenie na zmiany traktowania innych? O Czy to coś się ma jakoś tak, jedno do tak. drugiego? I to jest właśnie najpiękniejsze. O, Ja ci dziękuję, cieszyczka że miła, no, hurra, że no. temat został poruszony. Dlatego, że to jest właśnie to, co odkryłam i czym się bardzo cieszę. Praca nad sobą tak naprawdę oznacza poprawę relacji z innymi, bo tak jak traktuję siebie, tak traktuję innych. Jeżeli kocham siebie, będę umiała kochać innych. Jeżeli akceptuję siebie, będę akceptowała innych. Jeżeli będę piła bezwzględna i taka gnębiąca siebie, na mur beton będę tak traktowała innych. I to jest właśnie to, że ja pracując nad sobą, tak naprawdę stając się lepszą wersją siebie, natychmiast inaczej funkcjonuję w stosunku do innych. Potwierdzam, potwierdzam, bardzo na tym zyskuję. To jest piękne. To jest właśnie piękne. I dlatego uważam, że nie jestem perfekcjonistką. Bo perfekcjonista to jest ten, który stawia swoją doskonałość na piedestale i ona jest jego celem. Dla mnie doskonałość jest tylko środkiem. Ja ją chcę osiągnąć, oczywiście, że tak. Ja chcę być najlepszą wersją siebie, ale to jest tylko środek do tego, żebym była lepszą żoną, lepszą matką, lepszą obywatelką, parafianką, pracownikiem, sąsiadką, lepsza we wszystkich swoich obszarach funkcjonowania. Bo mi to da satysfakcję, radość, zadowolenie, sens życia, zwiększy moje poczucie wartości, w ogóle się przełoży też na mój dobrostan emocjonalny. Więc ja to też robię dla siebie, tak? Trochę taki Ale zdrowy egoizm. to jest jakby skutek uboczny. To Taki jest. trochę zdrowy egoizm. Tak, Nie tak. boimy się zdrowego Nie. egoizmu. Zdrowy egoizm też jest potrzebny, ale zdrowy. Zdrowy, czyli on jest w jakichś określonych granicach. On ma wyznaczone jakieś granice. Granice, ale to jest dłuższy temat, który lubisz, to zrobimy następny odcinek, ok? Ojejku.